Przede mną replikacja Dimension D kultowego efektu z końca lat 70. Wtyczka wchodzi w skład nowego pakietu trzech pluginów modulacyjnych, a więc oprócz phasera, flangera mamy właśnie tenże Horus. Legenda Dimension D narodziła się w roku 79. Efekt zyskał dość szybko miano kultowego jako nie tyle Horus nawet, co taki enhancer stereo w zasadzie. Sprawdzał się z szeroką gamą źródeł dźwięku, od wokali, pianin, poprzez gitary, syntezatory. Używali go tacy artyści jak Brian Eno, Talking Heads, Peter Gabriel, Stevie Ray Vaughan czy Kate Bush. Oglądamy zdjęcia pochodzące ze strony reverb.com. Dość dobrze widać, jak prezentowało się oryginalne urządzenie. Jeśli spojrzelibyśmy natomiast do oryginalnej instrukcji, która pochodzi tym razem ze strony synthpalace.com, to zauważycie, że tak naprawdę producent, czyli firma Roland, nieszczególnie dokładnie opisała cztery tryby, także za chwilkę zeksplorujemy je wspólnie. Zacznijmy może od tego, że efekt może działać jako monofoniczny lub stereofoniczny, a więc ja na początek wybieram sobie tryb stereofoniczny. I posłuchajmy czterech różnych trybów działania. Także bardzo wyraźnie słychać działanie tego efektu w trybie czwartym. Jego działanie jest, powiedziałbym, najintensywniejsze. Do tego jeszcze dochodzi tutaj kontrola tak zwanego koloru. Zauważyłem, że w niektórych wypadkach troszkę zbyt mocno saturowane są niskie tony, ale tak czy siak no jest to na pewno cenny dodatek. Dzięki temu ten efekt ma swój unikalny charakter tak naprawdę. Dźwięk możemy jednak zmonofonizować już na samym wejściu poprzez wciśnięcie tego przycisku i wówczas z dźwięku stereofonicznego otrzymamy dźwięk mono. Jednak dzięki temu, że w procesie modulacji tych opóźnień powstają różnice pomiędzy kanałami lewym i prawym, uzyskujemy stereofonię i sam efekt daje nam też sporo kontroli nad szerokością bazy stereo. Zresztą posłuchajcie sami, będę regulować parametr width. Co więcej, możemy tu także zmieniać kolor tego efektu. Co daje taki przyjemny właśnie, troszkę low-fi'owy właśnie efekt. Efekt brzmi tak dobrze, że kuszące staje się jego stosowanie na grupach instrumentów. Pokażę wam to może tym razem na masterze. Posłuchajcie. Pięknie to brzmi. No, jeśli ten temat was zainteresował, to bardzo polecam dostępny na mojej stronie kurs wideo online, efekty typu delay i ich tajemnice. Tutaj znajdziecie całą masę odcinków właśnie, które omawiają zastosowanie Horusa, typowe ustawienia i
no, tak naprawdę metodów uzyskiwania tego rodzaju efektów, a także szereg praktycznych zastosowań na konkretnych przykładach dźwiękowych.